Witajcie w prezentacji na temat dzielenia ułamków. Oto treść zadania. Jaki jest wynik dzielenia? Dzielnikiem jest liczba 0,28, a dzielną liczba 23,828. Ułamki dziesiętne dzieli się tak samo jak liczby całkowite, trzeba tylko wstawić przecinek. Pierwszym krokiem jest przesunięcie tego przecinka o tyle miejsc w prawo, aby powstała tu liczba całkowita. W tym przypadku o 1, 2 miejsca. Tu będzie przecinek. To samo, co z tą liczbą, muszę zrobić z tą. Tu przesunąłem o 2 miejsca, więc i tutaj. 1 i 2 miejsca. Przecinek będzie tutaj i w tym samym miejscu nad kreską. Teraz mam tu liczbę całkowitą 28. Chwilę. Lepiej byłoby to zetrzeć, żeby się nie pomyliło. Mamy zatem zwykłe dzielenie. Ile razy 28 mieści się w 2? Ani razu, bo 2 jest mniejsze. A ile razy w 23? Znowu, 23 jest mniejsze od 28, więc 0 razy. Ile razy 28 mieści się w 238? Policzmy. 28 to prawie 30, a 238 to prawie 240. 30 mieści się w 248 razy, więc zgaduję, że 28 mieści się w 238 8 razy. Naprawdę zgaduję, czasem trudno jest to ocenić. 8 razy 8 to 64, wpisuję 4, 6 przechodzi dalej. 8 razy 2 to 16, dodać 6 to 22. Odejmujemy i wychodzi nam 14. Udało mi się zgadnąć, bo reszta z dzielenia 238 przez 28 wyszła mi dodatnia i mniejsza niż 28. 8 to zatem największa liczba wielokrotności 28 mieszcząca się w 238. Mogę spisać kolejną cyfrę. Jak widać, to całkiem zwyczajne dzielenie. Ile razy 28 mieści się w 142? Znów zgaduję. 28 to prawie 30, a 30 razy 4 to 120. Więc zgaduję, że mieści się 4 razy. Zobaczymy, czy się nie mylę. Zamarzę to 6. 4 razy 8 to 32. 2 wpisuję, 3 przechodzi dalej, a 4 razy 2 to 8. Dodać 3 to 11. 2 odjąć 2 to 0. 4 odjąć 1 to 3. Ciekawe. Okazuje się, że reszta z dzielenia jest większa niż 28, a to znaczy, że 28 mieści się w 142 nie 4, a 5 razy. Musimy to zmienić. Widzicie? Nie tak łatwo zgadnąć. Jeśli nie jesteście pewni liczby, zawsze możecie wypróbować ją wcześniej gdzieś na marginesie kartki. Spróbuję zetrzeć tę czwórkę, nie niszcząc reszty obliczeń. Czwórka zniknęła. Zetrę też to odejmowanie. Powinienem był policzyć na marginesie. Nie musiałbym teraz ścierać. I wracamy do dzielenia. Skoro 4 okazało się zbyt małe, spróbujmy 5. 5 razy 8 to 40, wpisujemy 0. 4 przechodzi dalej. 5 razy 2 to 10, dodać 4 to 14. 142 odjąć 140 równa się 2. I dobrze, bo 2 jest mniejsze niż 28. Spisujemy ostatnią cyfrę, 8. 28 mieści się w 28 równo 1 raz. 1 razy 28 to 28. Reszta 0. 2382,8 dzielone przez 28 to 85,1 i taki sam wynik daje 23,828 dzielone przez 0,28.
To jest prawidłowa odpowiedź, ale zawsze warto sprawdzić na oko. Ile to może być 85 razy 0,28? Właśnie tyle. Bo 0,28 to mniej więcej 1 trzecia, a 23 to mniej więcej 1 trzecia z 85. Na oko wynik wydaje się poprawny. Gdyby na przykład tu wyszło mi 850 zamiast 85, zauważyłbym, że coś jest nie tak. Dlatego zawsze warto sprawdzić w ten sposób przynajmniej rząd wielkości. Zróbmy inne dzielenie. Na przykład przez 3,3, a dzielić będziemy liczbę 43,23. Zaczynamy od przesunięcia przecinka, wystarczy o jedno miejsce. Tu będzie w wyniku. I dzielimy jak liczby całkowite. 33 nie mieści się w 4. W 43 mieści się jeden raz. 1 razy 33 to 33. Odejmujemy. 43 odjąć 33 to 10. Spisujemy kolejną cyfrę. 33 mieści się w 102, na oko jakieś 3 razy. 3 razy 33 to 99. 102 odjąć 99 to 3. Spisujemy kolejną cyfrę. 33 mieści się w 33 równo 1 raz. 33 razy 1 to 33. Reszta wynosi 0. 43,23 dzielone przez 3,3 jest więc równe 13,1. Przesuwając przecinek o jedno miejsce w prawo w obu liczbach, pomnożyliśmy je po prostu przez 10. Obie liczby trzeba przekształcać tak samo. Tu tak zrobiliśmy, więc 432,3 dzielone przez 33 też równa się 13,1. Zróbmy jeszcze jedno dzielenie. Jeśli macie dość, możecie wyłączyć. Niech będzie 2,5 jako dzielnik i przecinek 3,3,5,0 jako dzielona liczba. Przesuwamy przecinek o jedno miejsce. To samo robimy tutaj i nad kreską. Ile razy 25 mieści się w 3? 0. Wpiszę je, chociaż nie trzeba. Ile razy mieści się w 33? 1 raz. 1 razy 25 to 25. 33 odjąć 25 równa się 8. Spisujemy piątkę. W 85 25 mieści się 3 razy. 3 razy 25 to 75. Odejmujemy i zostaje 10. Spisujemy 0. To już ostatnia cyfra. 25 mieści się w 100 dokładnie 4 razy. Możemy więc już powiedzieć, że przecinek 3,3,5,0 dzielone przez 2,5 równa się 0,134. Jak widzicie, jedyna różnica między dzieleniem ułamków dziesiętnych a dzieleniem liczb całkowitych to wstępne przestawienie przecinka. Trzeba przesunąć go o tyle miejsc, aby dzielnik stał się liczbą całkowitą, a potem o tyle samo miejsc przesunąć ten. Wtedy rzecz sprowadza się do prostego dzielenia. A w trakcie dzielenia jedyna trudność polega na zgadywaniu kolejnych cyfr. Sprawdzajcie je sobie na marginesie i nie zniechęcajcie się, jeśli nie zgadniecie za pierwszym razem. Z czasem będziecie mylić się coraz rzadziej. Czuję, że jesteście już gotowi sami poćwiczyć dzielenie ułamków dziesiętnych. Dobrej zabawy!